Gmina Józefów uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej kategoria 5 – Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. Nasze społeczeństwo obywatelskie opiera się na dwóch filarach. Pierwszym filarem jest kadencyjny budżet obywatelski. W istocie rzeczy oznacza to, że przekazaliśmy władzę naszym mieszkańcom tutaj z urzędu. I ja jako burmistrz Józefowa i Rada Miejska pozostawiłem sobie najtrudniejsze zadanie. Zadanie dotyczące pozyskania środków i wykonania zgłoszonych inwestycji. Drugim bardzo ważnym filarem naszego społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe. Mamy tych organizacji pozarządowych najwięcej w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. I jeszcze jest jedna ciekawostka na terenie naszej gminy. Pośród tych organizacji pozarządowych funkcjonuje 10 spółdzielni socjalnych. Ekonomia społeczna, nie ukrywam, że jest naszym oczkiem w głowie. W ekonomii społecznej udało nam się stworzyć ponad 200 miejsc pracy. Zajmujemy się przede wszystkim zbiórką odpadów komunalnych, koszeniem terenów zielonych, odśnieżaniem chodników. Świadczymy usługi również dla osób prywatnych, jak i dla gminy Józefów. Usługi, jakie prowadzimy, są potrzebne ze względu na to, że świadczymy je w niższych kosztach oraz na naszym terenie zamieszkuje dużo osób starszych, które nie mają pomocy zewnętrznej, a my jesteśmy w stanie udzielić takiej pomocy każdej osobie. Osoby z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi mogą się starać o zatrudnienie w tych spółdzielniach socjalnych i tam znajdują to zatrudnienie, bo na otwartym rynku pracy byłoby im trudno znaleźć pracę, dlatego że pracodawca nie zawsze chce się dostosować do tych uwarunkowań zdrowotnych. Prowadzenie usług opiekuńczych wynika z dużej ilości seniorów na terenie naszej gminy. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością, więc pozyskujemy PFRON i koszty utrzymania tych usług pomniejszają się dla Urzędu Gminy. To jest z korzyścią dla gminy. Z tyłu za mną są domy, rodzinne domy pomocy. Jest to dla nas nowość i chluba, bo jesteśmy wzorem dla innych gmin, które czerpią doświadczenie, inspiracje z naszej pracy. Nasza oferta dotyczy wszystkich grup naszych mieszkańców, począwszy od dzieci. Prowadzimy żłobek, mamy na terenie naszej gminy 14 placów gier i zabaw zewnętrznych. Mamy jako jedyni wewnętrzny plac gier i zabaw prowadzony przez spółdzielnię Picoland. Wszystkie potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym są na ten moment zaspokajane. Dobra oferta dla dzieci i młodzieży. 9 świetlic funkcjonujących na terenie gminy. Są obiekty sportowe dostępne dla naszych mieszkańców. Są doskonałe warunki w szkołach. Mamy kompleksowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych i też przebogatą ofertę dla osób starszych. Nasza spółdzielnia, czyli Sala Zabaw, zajmujemy się przede wszystkim organizacją urodzin dla dzieci, różnych kinderbali. Dzieci mogą przyjść do nas się pobawić wraz z rodzicami. Mamy fajny kącik kawowy dla rodziców. Istnieje też możliwość pozostawienia dziecka pod naszą opieką. W tym czasie rodzice sobie mogą wyjść na jakieś zakupy czy coś załatwić. Centrum Turystyki Roztocze w Józefowie zajmuje się prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych. Mamy trzy schroniska. Schronisko przy ulicy Górniczej, przy ulicy Broniewskiego oraz schronisko w Górecku Starym. Społeczeństwo się starzeje, brak jest rąk do pracy. Musieliśmy wejść na rynek, żeby po prostu świadczyć usługi dla ludności.
Nasza gmina oferuje mieszkańcom przede wszystkim usługi opiekuńcze u wszystkich osób, które tych usług potrzebują. Nie ukrywamy tego, że jesteśmy jedyną gminą, która daje ofertę mieszkańcom zamówienia gotowych posiłków na telefon. I jedna ze spółdzielni socjalnych dostarcza dla wszystkich 17 miejscowości naszej gminy, a nawet do gmin ościennych, posiłki na telefon w dobrej cenie, bo posiłek dwudaniowy z transportem, z opakowaniami na ten moment kosztuje 11 zł. Jako spółdzielnia współpracujemy z gminą. Tam są usługi śniadaniowe, obiadowe, kolacje. Także jest dowóz. Nie tylko to, mamy mieszkania chronione. Też jest dwóch pracowników, mamy schronisko dla zwierząt, mamy obsługę strony internetowej. No i tu duże zamówienia to prowadzimy, takie jak różnego rodzaju wesela, chrzciny, komunie, stypy. Dążąc do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wyszło nam coś wspaniałego.